Dzień dobry Państwu, dawno się nie widzieliśmy, to znaczy no ja Państwa nie widziałem, także z niektórymi mam zajęcia, mamy okazję się spotkać. Jak wiecie zapewne, termin przerwy w funkcjonowaniu akurat w tej dydaktycznej naszej działalności został trochę przedłużony do 24 maja. Miejmy nadzieję, że niedługo się będziemy mogli zobaczyć. No natomiast działać musimy dalej, działamy. Dziękuję bardzo za pozytywne odebranie naszych inicjatyw, jeżeli chodzi o zdalne nauczanie. Zdaję sobie sprawę, że czasami jest to dosyć duże wyzwanie, no ale mam nadzieję, że idzie nam to coraz lepiej. Wiem, że macie Państwo dużo pytań i na część z nich staramy się odpowiadać na bieżąco, natomiast pewnie byłoby wskazane, gdybyśmy mogli rozwiać jak najwięcej wątpliwości. Dlatego mamy propozycję. 7 maja spotkamy się znowu za pośrednictwem łączy, ale już nie tak tylko w kategoriach takiego monologu. Będę chciał troszkę porozmawiać z Państwem na temat Waszych pytań, problemów. Będę chciał troszkę wyjaśnić wątpliwości. Zorganizujemy wideoczat. Odbędzie się on właśnie 7 maja o godzinie 12. Wśród pytań, które do tej pory się pojawiają, są oczywiście pytania egzaminy, obrony. Robimy co możemy, jak wiecie, na niektórych kierunkach troszkę zmieniliśmy harmonogram zajęć, to znaczy tam, gdzie studenci mieli od kwietnia odbywać praktyki, siłą rzeczy praktyki nie mogą być teraz odbywane, w związku z tym zostały przesunięte zajęcia z semestrów 5 i 6. Zmienione zostały zasady pisania prac, czyli tam, gdzie prace miały odbywać się w oparciu o właśnie praktyki, miały mieć charakter praktyczny, a można z tego zrezygnować. Dopuściliśmy możliwość pisania prac teoretycznych. Oczywiście dotyczy tylko wybranych kierunków. No niektóre kierunki i tutaj zmiany jakieś są szczególnie trudne, bo chodzi w szczególności o kierunki, gdzie obowiązują tak zwane standardy kształcenia. Tutaj programy studiów, tutaj plany, zasady pisania prac, inne rzeczy. No niestety ustalane są na poziomie ponad nami, ustalane są przez ministerstwo. Dotyczy to przede wszystkim kierunków na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Wiem, że bardzo niepokoicie się o to, czy uda się w terminie skończyć studia, jak to będzie wyglądało. Powiem, że ze swej strony przygotowaliśmy zapytania i pewne propozycje rozwiązań, które wysyłamy do ministerstwa. Wiemy też skądinąd, że samo ministerstwo pracuje nad rozporządzeniem w tej sprawie i mamy nadzieję, że uda nam się tutaj wspólnie z Waszą pomocą, z pomocą ministerstwa wypracować takie rozwiązania, które będą najmniej dotkliwe. Także pytania dotyczą też na przykład sesji, egzaminów. No mam głęboką nadzieję, że zdążymy jeszcze się spotkać w tym roku akademickim. Natomiast tak samo jak zajęcia prowadzimy teraz online, także pracujemy też nad tym, żeby jak najwięcej zaliczeń, w tym nawet egzaminów, mogło się odbyć w tej formie. Także zrobimy wszystko naprawdę, co możemy, żebyście studia skończyli w terminie. Wiem, że są szczegółowe jeszcze pytania odnośnie poszczególnych kierunków i wiem, że kiedy wpłyną, pewnie nie na wszystkie będę w stanie odpowiedzieć, bo tak jak mówię, wiele zależy nie od nas, tylko od tego, co zostanie ustalone na poziomie ministerialnym, od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja, ale bądźmy w kontakcie.